Naprawdę. Nie mam do tego serca. Ojej. Nieźle Silmathiel napiernicza w tej chwili. Nie ma mocnych na tym etapie. No ale fakt, przyspieszenie, dodatkowo jeszcze dwa miecze, więc podwójna liczba ataków. I całkiem konkretne obrażenia. Ale tu chyba powinno być więcej. Co to? Gnole znowu? Serio? Skąd one tu się biorą? No cóż, jak to mówią, głupich nie sieją, sami się rodzą. Czemu jesteś zbyt daleko, Imoen? Powiedz ty mi. Przejmij ode mnie niepotrzebne mi w tym momencie kosztowności. Albowiem zapychają mi ekwipunek. To sobie też przerzucę, ty to będziesz identyfikować. I tak, szatałowcy przygód, sprzeda się. Aha, tak przy okazji, jeszcze tylko nadmienię. Pamiętacie tamtą procę, którą znalazłam gdzieś w jakiejś skrzyni? Wymieniłam ją, bo to jest ta proca niezawodnej celności plus jeden, wymieniłam ją na te proce, które do tej pory miała Nira, ponieważ co prawda kosztem obrażeń, ale ma większe trako, więc generalnie łatwiej będzie Nirze trafić niewielki przy przeciwnika. Tym czy ty jesteś dalej chroniona przed wzrokiem bazyliszka? Tak, jesteś. Więc idziemy dalej. Swoją drogą, jak długo działa to zaklęcie, bo w sumie nie zwróciłam uwagi. Jedna godzina. To musimy mieć na uwadze, że niebawem może się działanie zaklęcia skończyć. Więc muszę zachować ostrożność. A najlepiej w niedługim czasie po prostu reaktywować zaklęcie. O matko, duża ta mapa. Oho. Ale wiesz co, Niro? Okej. Okay. Już się przestraszyłam, że jakieś bazyliszki, a to tylko oni. Co takiego? Zaboległy. Moje ostrze przeklęcie to właściwy rozmiar. No cóż, co chciałam zrobić, to po prostu reaktywować zaklęcie. Żeby nie było. Przy okazji, ty, Niro, możesz rzucić na siebie zbroję maga. No, pięknie. Okej, o właśnie, bazyliszki. Bazyliszek mniejszy. Czyli to był pewnie bazyliszek większy, ten pierwszy. Tak, pierwszy był bazyliszek większy. Na całe szczęście udało się przetrwać spotkanie z nim. Ale dużo tu kości, ciekawe co to za istoty były. A, naprawdę jestem ciekawa co to były za stwory. No, ale jak widać, bazyliszków w tych rejonach nie brakuje. Więc znacząco przyczynimy się do ograniczenia populacji tych stworzeń w okolicy. O matko. Kolejne misie skrytobójcy. Bazyliszki nie zdołały mnie zranić, zranią mnie niedźwiedzie. A wy to kto? Zobacz no, Lindin, wpadliśmy na jakichś podróżników. Ej, nazywam się Kirian, ja i moi przyjaciele jesteśmy grupą poszukiwaczy przygód. Wy chyba robicie to samo, tylko... uśmiecha się szyderczo. Stroje macie nieco gorsze. Żółte dzioby, co?
Ta, gadaj co sobie chcesz, my i tak się wynosimy. Haha, patrz jak te ofiary zmykają, bardzo się boją, że im dokopiemy. Zastanawiam się w sumie, czy im skopać tyłki, czy nie. Bo w sumie nie pamiętam ich. Wcale, ale to wcale. No dobrze. Najwyżej wczytam grę i skopię im tyłki. Ale na razie sobie zwiedzę do końca i to już chyba zrobię bez waszego udziału. Okej, jak widać, postanowiłam jednak wczytać grę, cofnąć się i stłuc tę bandę. Odpowiemy tym razem inaczej niż ostatnio. O czym ty gadasz, mała? Mamy większe doświadczenie niż ta banda obdartusów, których zwierz swoją drużyną. Doprawdy? Dajcie spokój, bądźmy realni. Spójrzcie tylko na siebie. Macie niewiele więcej klasy niż banda giberlingów. Wasze zachowanie jest żałosne. Jesteście bandą włóczęgów, którzy przypadkowo dorwali się do byle broni i wydaje się im, że mogą być prawdziwymi poszukiwaczami przygód. To naprawdę smutne. Smutne? Ja ci pokażę smutek, bezczelna smarkulo. Od razu wiedziałam, że tak będzie, jak tylko otworzyłaś gębę. Wyciągaj stal, dziwko. O. To brzmi jak wyzwanie. Hej, Beirin, Peter Lindin, wygląda na to, że tym kurczaczkom wydaje się, iż mogą nas pokonać. O rany, to wasza wielka chwila. Nie jesteśmy jakimiś pośrednimi łowcami przygód, tylko mieszkańcami Waterdeep z urodzenia i wychowania. Może chcielibyście raz jeszcze przemyśleć wasze wcześniejsze słowa? Myślę, że wy, psychopaci, potrzebujecie dobrej nauczki, a my będziemy tymi, co ją wam wbiją do głów. O, a o jaką to niby nauczkę zamierzasz mi dać? Chyba nie zbijesz mnie po zadku tym wielkim, strasznym mieczem. Hej, chłopaki, weźmy się za tych pajaców. Zmiażdżę ci pysk. Jakem żyw. Uciszę na zawsze. Aha. Jasne, jasne. A Świstak siedzi. Równy z ciebie gość. Tak? O wszechpotęgo i władzo? Potrzebujecie moich usług? Tak? Dobra. Cóż to? Odbiorę charge! Oj, jak mi przykro. Co takiego? No proszę. Jeszcze bardziej mi przykro. Może ta drużyna nie potrzebuje pomocy aż tak bardzo, jak myślałem. Ktoś coś mówił? Nie wiem, jakieś wyzwanie, coś, gdzieś, Słyszałam tylko jakieś pomruki. Kurczę, niedźwiedzie są bardziej niebezpieczne od innych poszukiwaczy przygód. I nie żartuję, po drodze niedźwiedzie mnie całkiem nieźle stłukły. O proszę, złoty pas z Urnst. Przeciwko broniom siecznym ochronę zapewni. Kto jeszcze nie ma pasa? Ty nie masz pasa. A ty masz co za pas? Przeciwko broniom obuchowym. No dobra, to mogę dać pas Jachejrza, a co mi tam? Bo ty masz co? Przeciwko petryfikacji polimorfii. Jasne, bardzo dobrze. Wszystko ułożyło się perfekcyjnie. A teraz Kalid może dźwigać cały ten złom. Skoro już może, to nie zamierzam pozwalać mu na to, żeby się obijał, nie? Moja kochana drużyno, jestem z was bardzo, bardzo dumna. To jeszcze się przyda, to i to.
Właśnie, to trzeba identyfikować. No i teraz wydostać się oczywiście z działania zaklęcia i ruszam dalej. Po wymordowaniu bazyliszków przechodzimy do kolejnego obszaru, którym jest Galikin. Jest to osada Niziołków. Taki odpowiednik Shire. Tyle tylko, że w Forgotten Realms. Są krówki, jest miło, jest zielono, chociaż zdumiewająco dużo jest też czerwonej gleby, niczym w Hiszpanii. Ale tak, to jest taka miła, niewielka osadka. Ale będzie tutaj na pewno zadanie do wykonania, którym się zajmiemy, tylko może odkryję przynajmniej część osady, żeby nie było. Bo potem się tylko będę niepotrzebnie gubić, a tak tylko spojrzę sobie na mapę i się ogarnę. Miejmy nadzieję. Dobrze, ale w takim wypadku porozmawiajmy sobie z Gandolarem Szczęśliwą Stopą. Witaj, wędrowcze. Gandolar Szczęśliwa Stopa do usług. Czemu nasza skromna mieścina zawdzięcza tę wizytę? Idziecie do wieży Durlaga? A już tam byliście, a teraz chcecie, żeby ktoś wyleczył wam go z jesińce? Wielu wędrowców prawie wykrwawionych na śmierć przychodzi do miasta. Nie jest to dzień na wieży Durlaga. Dziś ciekawią nas ruiny Firewine i radzi będziemy, jeśli pokażesz nam najbliższą, najlepszą drogę. Mogę pokazać drogę, ale przy okazji ostrzegę was. Dziwne rzeczy można tam spotkać. Słyszałem, że te bestie są dobrze zorganizowane, ale do mych uszy dochodzi wiele dziwnych plotek. Idźcie do piwnic w winiarni, tam znajdziecie sekretne drzwi. Dobrze wiedzieć. Ale porozmawiajmy jeszcze. Julikin, to nasza duma i radość. Dobrze ją traktuj. Zaczekajcie jeszcze chwilę, mam dla was propozycję. Zwykle w ruinach Firewine jest spokojnie, nawet ci umarli, którzy nie zaznali spoczynku, z czasem także poznikali. Ale teraz, gdy wprowadziła się tam banda koboldów, jest dość niebezpiecznie. Może wybawilibyście nas od tych łotrów, a my w zamian podarowalibyśmy wam prezent. Poza tym, będziecie mogli zatrzymać wszystko, co tam znajdziecie. Z miłą chęcią wam pomożemy, mali ludzie. Prowadź. Mogę pokazać drogę, ale przy okazji ostrzegę was. Dziwne rzeczy można tam spotkać. Tak. Dobrze. Ja sobie jeszcze troszeczkę tutaj połażę, pokręcę się. I poszukam wejścia tak naprawdę do miejsca, które mnie interesuje. Całkiem możliwe? A właśnie, dom Dżenkala. Jak wiadomo, pewne rzeczy na mapach oznaczane są nie od parady, prawda? No, pięknie. Nie oznaczaliby nam tego na mapie, gdyby o coś tutaj nie chodziło. Co na dziewięć piekieł robicie w moim podziemnym domu? Nie wiem, dlaczego się tu znaleźliście, ale jeżeli liczycie na gościnność Niziołków, to gorzko się zawiedziecie. Kiedy intruz wchodzi do mojego domu, zabijam go. W twojej norce śmierdzi jakby koboldem. Zastanawiam mnie, skąd się to bierze. Myślałem, że wy Niziołki nie cierpicie koboldów. O nie, odkryliście mój sekret. Tak, to ja wpuszczam do miasta koboldy. Przykro mi, że nie pożyjecie wystarczająco długo, aby komuś o tym powiedzieć. Aż mnie to zabolało. Dostał rasę sążnie. Ja się przygotuję jednak do kolejnego starcia, które może mnie czekać. Wszechpotęgo i władzo? Albowiem tu już nie będzie tak znowu pięknie, łatwo i przyjemnie. Cóż to? What is it this time? To będzie ciekawe. Co takiego? Prosta sprawa.
Zablokowaliście mi przejście. O właśnie. Słabi ludzie, przyjść walczyć? Dobra. Wielka zabawa zabijać małe ludzie z Galykin, ale tak samo wielka zabawa zabijać wy! Przybyliśmy, by położyć kres twojej podłej tyranii. Ty i twoi służalcy nie będą już nękać Galykin. Gotujcie się na śmierć. A! Ja być przygotowany na wiele śmierci. Wszystkie być wasze. Wpadlić w pułapkę jak oni inni. Ciągle denerwować mnie te małe gnizioły i bohatry. I bohatery, co przychodzić z dolochu. Z nich chociaż być więcej skarbów niż z prostackich gniziołów. Teraz my walczyć, wy umrzeć, a ja wziąć wszystko, co by mieć. Uar! Odbiorę ci żywo. Czekaj, coś mówiłeś? Bo ja nie zauważyłam. Ale mogę sobie przy okazji pozwiedzać ruiny. Przy tym wysiłek. O, Landarn. Landarn, przepraszam. Tak? Nawet nie wiem, kim ty dziadu jesteś. Odbiorę ci życie. Moje ostrze przyknie cię do właściwych rozmiarów. Nie ma to jak przyspieszenie, co nie? To naprawdę załatwia bardzo wiele problemów. Yep. No nie dziwię się, że zmęczenie po czymś takim. Niestety, ale zaklęcie przyspieszenia męczy. Co takiego? Efekt jest po prostu... piorunujący. Pełny kwipunek. Nie! Trzeba coś z tym zrobić. W ogóle nie wiem, czy iść dalej w te ruiny i po prostu pozwiedzać sobie od tej strony, czy pójść jak bogowie nakazali od strony powierzchni. Od strony faktycznie mostu. Jeszcze tego nie zdecydowałam. Pomyliłam się. Dużo tych rzeczy nachapaliśmy. Dużo. Naprawdę. Tak? I Moen. Tu się korytarz kończy. No patrzcie państwo. Serio. Podniosłam jakiś bezużyteczny łuk. Nie ma tutaj więcej ciekawych rzeczy? Nie ma. Ja po prostu nie pamiętam, czy tutaj są jakieś pułapki, czy ich nie ma. O matko, kobaldy. Łup, nie żyjesz. Odbiorę ci życie. Tak? Czas na odpoczynek. Otwarta rana w ciele matki ziemi. Zatkałabym ją, gdybym miała dostateczną moc. Dobra, na razie wrócę do niziołków i po prostu oddam questa burmistrzowi Galykin. Przy okazji też zerknę tutaj. Może znajdę jeszcze coś ciekawego, chociaż... Nie wygląda na to, żebym znalazła jeszcze coś ciekawego. Dobrze, to w takim wypadku wracam do burmistrza.
ale zwiedzę sobie wpierw jeszcze to miejsce. Bo czemu by nie? O, i Moen będzie musiała się wykazać swoimi zdolnościami ponownie. I Moen. Zapraszam panią. Omiń może biedną Nirę. Tak jest. Prosta sprawa. I na razie stąd wychodzimy. Panie burmistrz, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, tak? Tak. Julikin to nasza duma i radość. Dobrze ją traktuj. Silmathiel, słyszałem, że oczyściliście ruiny mostu Firewine. Koboldy nie będą już napadać na naszą małą wioskę. Muszę wam pogratulować, to była dobra robota. Wszyscy są wam bardzo wdzięczni. W dowód wdzięczności chciałem wam ofiarować tę drobną sumkę pieniędzy. 250 sztuk złota za prościutki questik. Ale w takim razie, tak czy inaczej, ja muszę poprzesuwać trochę złomu, bo tak jakby trochę mi przeszkadza. No i chciałabym jednak zwiedzić całe ruiny Firewine. Czyli tak, wejdę jeszcze tutaj, a zobaczę, co oni tutaj mają. Tak? Tak? Jeju, jak ja nie lubię wchodzenie, prosta bo to sprawa. Jest świątynia Yondali i przy okazji winiarnia. O. Prosta sprawa. Hej! Powiedziałam hej! Kogoś to niesie? Kolejny dureń, który nie może się doczekać batów. Przypuszczam, że potrzebujecie leczenia, żeby wylizać się z ran, które otrzymaliście po drodze. Owszem, chcielibyśmy się dowiedzieć, co masz do zaoferowania. O, no proszę bardzo. Ale nic nie kupujesz, co? Ale w takim wypadku zaopatrzę się w eliksiry uzdrowienia, bo mam kupę kasy, 111 tysięcy. Więc sobie mogę pozwolić na to, żeby się szarpnąć na taki wydatek. Yeah! Właściwie nie odczułam tego. Cóż to? Prosta sprawa. Mogę zejść w ogóle niżej i tutaj... Prosta sprawa. No właśnie, to jest to przejście do ruin Firewine, przed o którym mówił burmistrz. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Niro! Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Niro, złaź na dół, gdzie ty w ogóle... Dobra drużyny. Nira utknęła na suficie. Jak każesz. Niro? You rang? Tak? Czy wszyscy są? Prosta przed sprawa. Wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nie, oczywiście, że Nira znowu utknęła. Niro! Niro! No, pięknie. Co takiego? No, pięknie. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Wow. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dobra, panie Franczewski, zamknij się pan. Ja mam problem z Nirą. Aaa, przeciążenie. Nie zauważyłam tego wcześniej. No tak, ona ma przecież wszystkie te mikstury. Biedna Niro, przepraszam cię. Przepraszam cię najmocniej. Myślałam, że to Silmathiel ma to wszystko w ekwipunku, a nie ty, biedna. O, rety. Już tu chciałam krzyczeć na ciebie, wyzywać cię od najgorszych i w ogóle. Przepraszam cię, Niro. Mam nadzieję, że już lepiej. Ups, zapomniałam. Co takiego? Niewielki przy tym wysiłek. Teraz możemy zejść. Prosta sprawa. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak, tak. O, no proszę. Jestem tutaj. No, pięknie. Na początku tej drogi. W sumie to tak. Może zrobię to w ten sposób, że wezmę moją Sil, która jest dosyć twarda. Przy tym wysiłek.
zapiszę sobie grę i po prostu pozwiedzam to w ten sposób. Jeżeli wpadnę... Nie, to nie był dobry pomysł. Dobra, przejdę to bez was, bo quest z tym związany już właściwie ukończony, chyba, więc... Niech będzie. Nabiję trochę doświadczenia przy pomocy Imoen.